Cześć. Szczerze mówiąc, nie miałem w planach nagrywać tego filmu, ponieważ kolejna okazja, żeby zdobyć darmowe kryptowaluty od Coinbase, nie wymaga odpowiedzi na żadne pytania, ale doszedłem do wniosku, że nie każdy z Was zapisał się na mojego Telegrama i o tej promocji zwyczajnie nie wie. Aczkolwiek, oczywiście, jeżeli jeszcze się nie zapisałeś do mojego kanału, koniecznie trzeba to zmienić, a na pewno nie pożałujesz. Link znajdziesz w opisie pod filmem. Tym razem zdobywamy równowartość 4 dolarów i w to nie byle jaki kryptowalucie, bo w Ethereum. Żeby otrzymać je na swoje konto, trzeba zainstalować portfel Coinbase na swój telefon i od razu zaznaczam, że nie jest to aplikacja Coinbase, tylko osobny portfel określany jako self-custodial. Znaczy to dokładnie tyle, że nie znajduje się on na żadnej giełdzie, która może zostać na przykład zhakowana, jest tylko i wyłącznie w Twoim posiadaniu, posiadasz do niego klucz prywatny i za niego w całości odpowiadasz. Jak mówią nam kolejne slajdy, za pomocą takiego portfela możemy połączyć się z DEXami, korzystać z protokołów DeFi, handlować NFT i tak dalej, i tak dalej. Przeklikujemy wszystko po kolei i docieramy do przedostatniego ekranu. Tutaj mamy do wyboru dwie opcje. Ja nie mam jeszcze portfela Coinbase, więc wybieram opcję wyślij do mnie łącze pobrania. Link przyjdzie SMS-em na numer telefonu zdefiniowany na naszym koncie, ale wydaje mi się, że nie jest to krok wymagany. Można aplikację po prostu ściągnąć bezpośrednio ze sklepu, ponieważ to jej konfiguracja jest uważniejsza. Z tego co wiem, portfel funkcjonuje również jako wtyczka do przeglądarki Chrome. My tutaj zajmiemy się wersją na telefon, ponieważ cały proces jest w zasadzie identyczny. Po uruchomieniu aplikacji wybieramy Create New Wallet, jako że nie mamy jeszcze swojego portfela, akceptujemy wszystkie warunki i przechodzimy do wyboru nazwy użytkownika. Jest ona w miarę ważna, jeżeli masz zamiar używać tego portfela, ponieważ po tej nazwie inni użytkownicy portfelów Coinbase będą mogli przesyłać Ci pieniądze. Ja go używać nie będę, więc nazwałem go testowo. Na następnej planszy wybieramy, czy nasza nazwa ma być publicznie widoczna i możliwa do wyszukiwania. Jeżeli nie chcemy, żebyśmy byli wyszukiwani, wybieramy Private i lecimy dalej. Ustawiamy kod PIN do naszej aplikacji składający się z 6 cyfr, następnie go powtarzamy i przechodzimy do najważniejszego punktu zakładania portfela, czyli frazy seed. Zaznaczamy ptaszkiem pole wyboru i wybieramy opcję Backup Now. Ukazuje nam się 12 losowych wyrazów. Jest to mityczna fraza seed, czyli nasz klucz prywatny. Kolejność słów nie jest przypadkowa, trzeba je spisać w podanej kolejności. U Was te wyrazy będą oczywiście całkowicie inne. Fraza ta jest dla Was i tylko dla Was. Nie podaje jej nigdy, przenigdy, nikomu pod jakimkolwiek pozorem, ponieważ osoba znająca ten klucz będzie miała pełen dostęp do portfela i może go przejąć. Mało tego, seeda w żadnym wypadku nigdy nie zapisujemy na żadnej chmurze, więc nie wiem, kto wpadł na genialny pomysł dodania tu opcji backupu na Google Drive. Wybieramy oczywiście opcję Backup Manually. Na kolejnej planszy możemy jeszcze podejrzeć nasz klucz prywatny, a klikając Next mamy za zadanie go odtworzyć, dla pewności, że go gdzieś zapisaliśmy. Po prostu klikamy na kolejne wyrazy w odpowiedniej kolejności i zatwierdzamy nasz klucz. No i można powiedzieć, że najgorsze mamy za nami, portfel założony. Zamykamy wszystkie okienka, które nam wyskakują i w menu głównym klikamy na trybik w prawym dolnym rogu, a następnie na opcję Connect to Coinbase. Jeżeli jeszcze jakimś cudem nie masz konta na Coinbase, przypominam o linku w opisie, z którego możesz uzyskać bonus w wysokości 10 dolarów. Natomiast my potwierdzamy chęć połączenia portfela z kontem. Jeżeli masz już na telefonie apkę Coinbase, powinno zadziać się to automatycznie. Jeżeli nie, będziesz musiał się zalogować, a potem potwierdzić autoryzację. Wracamy na stronę Coinbase, na której po chwili otrzymasz potwierdzenie otrzymania Ethereum. I to by było na tyle. Dla pewności co do samego portfela, to w momencie założenia jest on całkowicie pusty. Wszystkie środki, jakie do tej pory zdobyliśmy, nie zostają na niego przeniesione. Jak już mówiłem, ja nie mam zamiaru z niego korzystać i niedługo przedstawię Wam znacznie lepszy i przede wszystkim tańszy sposób zarządzania swoimi nagrodami z quizów. Natomiast na pewno go nie skasuję, ponieważ może się jeszcze przydać w przyszłości. Mam nadzieję, że film był pomocny. Jeżeli tak, zostaw łapkę w górę, a jeżeli masz dłuższą chwilę, taktyczny komentarz lub pytanie, jeżeli coś jeszcze jest niejasne. Zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek, jeżeli chcesz być na bieżąco z kanałem. Tradycyjnie do następnej promocji, a może i trochę wcześniej. Cześć!